zwiększeniem efektywności energetycznej są kilkukrotnie ważniejsze, kilkukrotnie bardziej istotne niż rozważania na temat wiatra czy elektrowni jądra. Proszę na sekundę. Proszę Państwa, Unia uchwaliła w 2002 roku dyrektywę, która miała właśnie podnieść efektywność energetyczną. Gdyby rzeczywiście tą dyrektywę u nas wdrożono, mielibyśmy źródło, co roku przybywało nam źródło o mocy 0,7 GW, które by wyprodukowało 1,6 TWh, to są ogromne liczby energii, no super odnawialnej, tak? Czyli energii, która nie zostałaby zużyta. Proszę następny slajd. To, co jest niesłychanie tutaj istotne, to to, że dyrektywa mówi o tym, że prawo powinno nakłaniać do opłacalnych inwestycji. No, wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest absurd. Tak? Dlaczego prawo ma nas zmuszać do tego, żeby się racjonalnie zachowywać? Problem polega na tym, że rynek budowlany jest rynkiem ułomnym. Tak? On nie jest rynkiem takim, który, na którym takie podstawowe prawa działają. Wartość nieruchomości zależy praktycznie tylko i wyłącznie od lokalizacji, a nie zależy od efektywności energetycznej. W związku z tym opłaca się budować byle jak, byle na drogich działkach. Następny, proszę. Następny slajd, proszę. Proszę Państwa, w Polsce rocznie budujemy mniej więcej, tak, bo to plus minus 15%, 10 milionów metrów kwadratowych właśnie użytkowych budynkach jednorodzinnych i 3,5 miliona w budynkach wielorodzinnych. Następny slajd, proszę. Gdyby, proszę Państwa, te budynki nowo budowane, tak, wybudować w standardzie efektywnym energetycznie, czyli takim, który jest opłacalny dla tego, który będzie mieszkał, to właśnie zaoszczędzono by rocznie na nowych budynkach 1,6 TWh i moc w mocy źródeł 0,7 GWh. Proszę Państwa, zwróć uwagę na to, przy wewnętrznej stopie zwrotu 17%. Co to jest ta wewnętrzna stopa zwrotu? To być może większość z Państwa nie wie, ale wie, że lokata bankowa jest na 6% czy na 5%. Tak, także to nam o tym mówi. Proszę następny slajd. Te 13,5 miliona metrów kwadratowych pokryte jest dachem. Tego dachu jest 9 milionów metrów kwadratowych. Załóżmy, że na połowie byśmy zainstalowali ogniwa fotowoltaiczne, a właściwie hybrydowe, takie, które produkują prąd i ciepło na raz. Dałaby to nam 750 milionów watogodzin, megawattogodzin energii elektrycznej i 1,5 gigawattogodziny ciepła, które byłyby oczywiście mogły być konsumowane na miejscu, prąd użyty na miejscu, bez rozbudowy sieci. Proszę następne. Czy to jest możliwe? Żeśmy wykonali taki projekt, który, żeby policzyć to wszystko, czy to jest kosztowne, czy to się da zrobić, żeby to sprawdzić na wiarygodnych rachunkach. I tu mamy taki przykład domu z takim dachem. Ten domek kosztuje 2500 z metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Następny, proszę. Następny, proszę. No, wdrożono w Polsce dyrektywę. Następny, proszę. Następny. Następny. To są technikalia, więc nie chcę pani. Następny, proszę. Krótko mówiąc, wdrożenie dyrektywy polega na tym, że w istocie domy mogą, proszę się wstrzymać, domy mogą zużywać, proszę Państwa, więcej energii niż w 1998 roku. Rząd Polski dokonał czegoś zupełnie niewiarygodnego, co należy wpisać do księgi Guinnessa, wdrażając dyrektywę, która miała zmniejszyć efektywność. Można budować radykalnie gorzej niż przed 1998 rokiem i tak się buduje, mimo postępu technicznego, bo to się opłaca. Ci, którym się to nie opłaca, które budują na własny użytek domu i mogliby je budować, lepsze nie budują, dlatego że rząd ich okłamuje, twierdząc, że przepisy są racjonalne, standardy energetyczne. No a taki przeciętny zjadacz chleba nie ma żadnych możliwości polemizować z fachowcami. Muszę powiedzieć, że to, co budzi mój prawdziwy podziw dla klasy rządzącej, to jest wdrożenie tej dyrektywy i rozporządzenia. Otóż zrobiono coś, czego nikt chyba na świecie nie zrobił. Minister infrastruktury podpisał dokument, który zmienia prawa fizyki. Proszę następny slajd. To są, proszę Państwa, fragmenty z rozporządzenia, nie wnikając w szczegóły, które dowodzą, że
na papierze o 36% zmniejszono straty ciepła przez podłogę na gruncie. Po prostu, jednym ukazem. Żadnych ociepeń, proszę Państwa, żadnych styropianów. Po prostu minister zmienił prawa fizyki. Następny, proszę. Jest sprawa Stefana Boltzmana, która mówi o tym, że nam ciała wyprowadzają energię proporcjonalną temperaturze. Znowu, dzięki kreatywności urzędników ministra podniesiono potęgę temperatury z 4 do 5. Po prostu. Proszę Państwa, zrobiono to 4,5 roku temu. Obowiązuje do dzisiaj. To nie są żadne błędy. Z Kopernika też się śmiali. Mam nadzieję, że z ministra nie tak, tak miały wyglądać certyfikaty. Co w tym jest ważne? Ważny jest prosty komunikat dla prostego człowieka. A jest lepszy od tego. Wprowadzono taki system w sprzęcia GD. W ciągu kilku lat o 50% podniosła się efektywność energetyczna. Już dzisiaj Państwo nie znajdą na większym sprzęcie takich naklejek. Dlaczego? Bo nie opłaca się ich drukować. To jest tylko A, A+, plus, A2+, plus, A3+. Plus. To znaczy, że o 50% wzrosła efektywność energetyczna. To by mogło wywołać wyścig szczurów wśród deweloperów. Mogliby budować, musieliby budować taniej, co oczywiście oznaczało mniejsze zyski. Następny, co proszę. A tak to wymyślono. Czy ktokolwiek rozumie, co to jest napisane? A proszę następne. A czym to się różni od tego? A proszę następny slajd. A tak by było, proszę Państwa, gdyby były te certyfikaty wyroczne. Czy ktoś, kto płaci 20 tysięcy za metr kwadratowy apartamentu w centrum, mieszkałby w czymś, co miałoby na etykietce napisane, że to jest nie? Proszę następny. No a tak się mówi. Wróciliśmy do epoki szklanych panów. To jest wynik tego rozporządzenia. Wynik, dzięki temu rozporządzeniu można budować szklane domy. Szkło, jak wiadomo, jest najgorszą przegrodą termiczną. Tak? Tam są największe sprawy. Następne, proszę. Przed nami niewdrożona dyrektywa, rekaz dyrektywy z 2002 roku, który mówi o tym, że 31 grudnia 2020 roku wszystkie budynki powinny być niemal zero energetyczne. Dlaczego taki wprowadzony jest przepis? Bo to się opłaca. To się opłaca tym, którzy będą mieszkać. To się oczywiście nie opłaca wielkim deweloperom. W Polsce już mamy rok spóźnienia we wdrożeniu i z tego co wiem, ministerstwo intensywnie prowadzi pracę nad nową definicją zero. Ma to być około 150 kWh na metr kwadratowy. Następny, proszę. Jest wszystko w porządku. W konstytucji mamy, że zapewniona jest ochrona środowiska. Następny slajd, proszę. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo. Naprawdę, proszę Państwa, nie ma czego się obawiać. Jest naprawdę w porządku. A w porządku jest dlatego, że nasza klasa polityczna ma znakomite know-how. Następne, proszę. To jest tak wniosek konstytucji. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń, wieców, pochodów, manifestacji. Niewiele się zmieni.